Już za tydzień Kaziki, święto patrona Radomia świętego Kazimierza Królewicza. Świętować będziemy 3 dni od 2 do 4 marca. Kazimierz, syn króla Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, urodził się w 1458 roku na Wawelu. Miał 5 braci i 7 sióstr. Patronem Radomia jest święty Kazimierz od 1983 roku. Kaziki rozpoczynają się w sobotę 2 marca. W tym dniu w Resursie Obywatelskiej będzie można obejrzeć wystawę Bazylika świętego Kazimierza w Radomiu Jubileusz oraz wystawę grafiki studentów Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tego dnia odbędzie się także wręczenie Nagrody świętego Kazimierza za propagowanie lokalnej historii oraz muzyczne Kaziki, czyli koncert i wręczenie nagród dla uczestników konkursu. W niedzielę maratończycy walczyć będą o puchar prezydenta miasta Radomia. Tego dnia z okazji jubileuszu Bazyliki świętego Kazimierza odsłonięty zostanie pomnik. Szczegóły na stronie www.radom.pl.